Projekt przygotowany został przez Agencję Rynku Rolnego w związku z nałożeniem przez Rosję embarga na polskich producentów żywności. Zakłada on dostawę owoców do takich instytucji jak przedszkola, szkoły czy domy opieki. Lista uprawnionych do otrzymania owoców z tego projektu dostępna jest na stronie agencji. No jabłko musi spełniać chociaż drugą klasę jakości. No i musimy spełniać, areał ziemi musi się zgadzać. No i wszystkie te wymogi musimy spełniać. Mamy ponad 30 ton na hektar, możemy oddać do bezpłatnej dystrybucji. Mamy takie wyliczone takie ilości. Nie jest to dobre posunięcie. Uważam, że jabłko na bezpłatną dystrybucję powinno iść góra 10%. W ramach projektu darmowej dystrybucji owoców Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 po raz drugi otrzymał dostawę jabłek. W pierwszej turze przed świętami Bożego Narodzenia szkoła otrzymała 9 ton owoców. Tym razem do placówki dostarczono 20 ton. Szkoła, żeby przystąpić do tego projektu, musi spełniać wymagania narzucone przez Agencję Rynku Rolnego. Szkoła musi się zarejestrować na liście instytucji uprawnionych do otrzymywania bezpłatnie owoców i warzyw. My jako jedna z pierwszych szkół tutaj w rejonie przystąpiliśmy do tego projektu, dlatego że widzimy taką potrzebę. Nasza młodzież bardzo chętnie korzysta z ciekawego, a tym bardziej, że to jest darmowa możliwość otrzymywania jabłuszek. Szkoła uczestniczy w projekcie jako biorca owoców i warzyw. Zatem z punktu widzenia placówki jest to niezwykle istotna pomoc w dożywianiu. Tym bardziej, że nie zawsze sytuacja materialna uczniów jest dobra. Biorąc pod uwagę to kryterium, projekt wydaje się pomocny. W naszej szkole już po raz drugi jest organizowane rozdawanie jabłek dla uczniów całkowicie za darmo. Chciałem serdecznie podziękować sponsorom, którzy fundują nam te jabłka i dzięki którym możemy zapewnić naszym uczniom zdrowe pożywienie. Ja uważam, że to jest bardzo pozytywna akcja, bo dzięki temu tą zdrową żywność możemy też jakoś propagować tutaj i tak dalej. Jak twierdzi przewodnicząca samorządu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5, takie projekty są potrzebne. W szkole zainteresowanie uczestniczeniem w tym przedsięwzięciu jest duże. Jest zatem znaczne prawdopodobieństwo, że w innych placówkach oświatowych taka akcja cieszyłaby się równie dużym powodzeniem.